Pan z wami. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ale zobaczcie, że ten Kościół przetrwał. Dlaczego? Dlatego, że w tym Kościele jest Chrystus. Pokaż nam Ojca w tej epidemii. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezus zmartwychwstały ze śladami. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Modlimy się wspólnie, mimo tego, że każdy w swoim domu. Ciągle tworzymy Kościół i to nie jest Kościół wirtualny. Bóg jest miłością. Bóg jest miłosierny. Przemieniaj nas, swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj, w duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tniętą miłość.
gniewem złego. Daj soli smak i światu blask. Nie daj się ukryć miastu Boga Przewiecznego. Osłaniaj strzeż Jego bram. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas święty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas świętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Będziecie błogosławieni, będziecie szczęśliwi. Dobry ją obiecał nam. Przerwij milczenie w imię Syna słowa chleba. Najświętsze tchnienie wołaj w nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba. Serce Kościoła nie jest ani w Rzymie, ani w Jerozolimie. Serce Kościoła jest tam, gdzie się ludzie wspólnie modlą i nawracają. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęściem mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, czy można budować żywy kościół w czasie epidemii, kiedy powinno zostać się w domu?
A można jak najbardziej. Jeszcze jak.